Dobra, wezmę bandaż brudny i umyję. Jednak nie, jednak zielony to nie jest odzieżowy. To jest spożywczy. Chyba, że się budynki pozmieniały, tak też może być. Nie, mamy tam dużo puszek, czy... Na razie tak, na razie puszek nie zbieraj. Pieniądze będą nam coś potrzebne aktualnie. Pieniądze? A do czego ci pieniądze potrzebne w apokalipsie zombie? Nie wiem, podobno NPC ci chodzą. Chyba na rozpałkę. Zawsze coś. A po co mi torebka z Biedronki podczas apokalipsy? No, żebyś mógł trzymać rzeczy w niej. Jak mam, czekaj, czy ja mam kluczyk właśnie od samochodu tu obok? Możliwe. Oż ty kurde mendo jedna, się z nami zaczaił w pomieszczeniu. Mam do jakiegoś niby, tylko nie wiem do którego. Musisz poszukać teraz. Mam jakiś taki trochę zniszczony, ale jest. No to właśnie znalazłeś swój pierwszy samochód. Już wiem, gdzie teraz pójdę chyba. Jest lekko poharaskany, ale... O, muszę zapalić. Zawsze coś, nie? Zawsze nawet na graty będzie. Zobaczę tylko, czy coś miał w bagażniku ciekawego. Opony i torby na zakupy. No to niezbyt. Dobra, lecę sobie tak na szybko przemyć ranę. Ja mam nadzieję tylko, że znów nie wyskoczę z okna jak w poprzedniej turze. Została przypadkowo zrobiona tak. Przez błąd gry. Powiedzmy. No. Dobrze to niech rana na szyi, bo na szyi to później był problem. Wiesz, blisko tętnicy. O, szopa. Moje ulubione miejsce. Zamknięto? Ty, agregat prądotwórczy chyba tu jest. Jep, stan techniczny 100%. Bierzesz? No, ba. I młotek kulkowy znalazłem. Piłę ogrodową, pudełko gwoździ. Dobry wybór do koloru. Kanister do benzyny, akumulator do typu, do aut typu ciężarowy. Klucz nastawny, ej, zajebiście. Tylko musiałbyś podjechać tutaj po mnie. Przywracam to samochód. Od razu się pochwalę swoim nabytkiem. Kultowym gratem. Z rozwalonym przedmiotem. Z rozwaloną przodem. O, czasopismo naprawa samochodów osobowych, zarąbiście. Uprawa roślin, tom pierwszy. No, ale zapalić go to było wyzwanie. Silnik pewnie na wykończenie. Maczeta! Maczeta. O kurde. Jak znajdziesz kij baseballowy, to ja chętnie. Ej, i
to maczeta chyba cała nawet, tak. Obrażenia no maxa ma. Gdzie ty jesteś? Ir? Dobra. Wjeżdżaj do środka, bo trzeba przenieść agregat. No poczekaj chwilę, może ich tu trochę przylecieć. Coś wziąłem i coś z automatu. Będziesz mógł pomóc? Jasne, idę swoją broń wypróbować. Ona podobno... jest najlepszą bronią w grze. Jest najlepszą. Jest najlepszą, ewidentnie. Co ty jeżdżysz na kim to powiem? No. Poszukiwali na tej wietrzy. To jest dobre. Czekaj, podnoszę go już. Bierz i przekładaj. O, kręgosłup mi strzela. Znikomy obrażenia. Gdzie to jest? Tu jest agregat prądotwórczy. Nie da się! Czemu? 50, a to ile waży? Ej. Ile waży agregat? Jeszcze kurwa boję. 40. Wyjmij tą oponę. A nie, nie przewieziemy go, nie ma opcji, kurwa. O czym ja mówię? A, bo 21. 21 ma. To tylko sobie kręgosłup zniszczyłem. Dobra, to weź sobie go na plecy i jedziemy. Tak mówisz? No, a czemu my nie... i tak chyba dojedziemy. A czemu ja mam go brać? Bo ja prowadzę. Zamknięte! Aktor, życie mi ucieka. Dobra, to wyrzuć go na chwilę. Otwórz tylko. Wsiądź do samochodu, kliknij V i odkrój wszystkie zamki. Już. Dobra, jedź. Chyba jak siedzę w samochodzie, to mi ciężar nie rośnie, wiesz? No brawo, aktor, brawo, kurwa. Mógł delikatnie skręcić w prawo. Nie, po co? Przez żywopłot lepiej podjechać, no. Ja bym powiedział, jak to się nazywa, ale nie chcę cię obrażać. Który to był? Chyba to był tutaj. W prawo. Dobra, wysiadaj. Ja już sobie wyparkuję. Och, kręgosłup mi zusiada. Stary dziad, pan. Tam jest stary dziad. Ja kurwa, ale pali. Jeszcze kręgosłup siada, no. Kompozycja super. Jak cię kopnę w dupę, to zobaczysz. Zobaczymy, stary dziadu, jak ty będziesz w moim wieku. Silnika nie zgasiłeś, baranie. Ej, dobry. No baw się z nim, baw. Mi jumpscare wyleciał. Jezu, nie wiem. Dać chłopu samochód. Chociaż kluczyki oddaj. Jaki to był? Neala czy Dart? Ja chyba Neala, czekaj zobaczę jeszcze zaraz. Dart. Upuszczam. Dobra. To sen i następnego dnia już lecę. Dobra, może jeszcze się umyję, bo... Dobra. Ja drzwi rozmontuję przy okazji. No, a co robić w tym życiu? Ej, no przy okazji sobie nabijam delikatnie procenty. Wyleciało coś, zawiesł kawałki drewna, spoko. Dobra. Ja już śpię. I dzwoni budzik. Nie, już tym razem nie, on był na 15 chyba 59 ustawiony, albo 14:59.
Tak do piątej chyba, nie? No. Już głodny jestem. Dobra. Chyba bandaż się ubrudził. O, czekaj. Czuję Czekaj, lekki ból. Czuję lekki ból. Ogólny stan zdrowia, znikome obrażenia. O co chodzi? Ból fantomowy. W sensie, co mam z tym zrobić? Nie, jest pojebany, jesteś po prostu i tyle w temacie. Nie, a tak szczerze powiedziawszy, to weź po prostu pigułkę i tyle. Mogę zbudować półkę. Tylko czy w tym domu to my chcemy? I łóżko podwójna półka, regał, mały regał. Kompostownik, beczkę na wodę, beczkę na wodę. Stół. Ogrodzenie różne, krzyż z drewna, kopiec kamieni, alik z drewna. Skrzynia z drewna, o, mogę robić skrzynię z drewna. Dobra, to biorę tą deskę i biorę te gwoździe. Zaraz w sumie teraz też wezmę. Kawałków drewna chyba się nie opłaca. To sobie poczytaj. Smutek, to... Zjedz sobie czekolady czy coś. Ej, mamy czekoladę? Jest u mnie na górze w szafce. Chyba, że nudę może... Znaczy, tego smutek można zabić strzelając do zombiaków. Jesteś pewny? Nie wiem. A, czyli to było po prostu takie twoje gdybanie. A może. Jasne, rozumiem. A nie jestem w stanie więcej zjeść. To wezmę sobie na przyszłość. Postaram się z tym nie umrzeć po drodze. Piła, młotek, klucz nastawiony. Uuu, jest furiusz. Zamykam tutaj i ty. Szkieleta się zmienił. Tak, bo jest już zwiększone znikanie zombiaków. Mnie to wkurzało. Dobra, biorę samochód i jadę w... A w sumie może nie będę brał samochodu, bo... Kurwa, akurat jak wysiadłem, to zapadł. Wiesz co? Możemy podjechać na stację benzynową. Dobra, to czekam. Tylko tak, najpierw musimy podjechać... A, idziemy twoim, tak? Najpierw musimy podjechać do tego miejsca, gdzie zabieraliśmy agregat, bo tam widziałem, że były karnistry na benzynę. Dobrać, okej. Dobra, ruszaj. No, po paru razach zapalę, nie? Tutaj w prawo skręcasz. Tu skręcasz w lewo. I znów w lewo. Głowa ryby, jest samochód rozwalony. I prosto. I tu w prawo. Do tej szopy. No, masz szczęście, bo już miałem cię... Lekko mówiąc... Spokojnie, nie przez krzaki. Jeszcze. Jeszcze. Dobra, mam 3 kanistry na benzynę. Smutek mi nie schodzi. Jesteś smutnym człowiekiem, no. A mogę to jakoś poprawić, w sensie... Możesz, możesz. Książki, nie wiem, gazeta. Chyba możesz komiksami to zbić. Tego zapamiętam. Chcę zobaczyć, czy to jest...
Nuda raczej mnie nie zabije, ale... Ja sobie zapalę papieroska. Nie, tutaj nie ma czegoś takiego jak komiks. Nie to, żeby coś, ale znów zostawiłeś samochód z tym złączonym silnikiem. Specjalnie akurat. No. W sensie, bo ja nie wiedziałem, że będę musiał szukać tego. Dobra, dalej. Dobra, dalej jak wygląda... Ej, czekaj, bo chyba wyszedłem z samochodu przypadkowo. Dobra, dalej musisz wyjechać na... w lewo. W sensie w stronę naszej starej bazy, nie w tą stronę. O, tak jak jedziesz tyłem, dokładnie. Pierwszy zakręt w prawo. Dobra, w sensie tutaj, dobra. Mhm. Prawo, aktor! Prawo! Ja pierdzielę, jak z babą. Kurwa, myślałem, że to prawo. Ja bym powiedział ci w dół albo w lewo. Dobra, teraz? W lewo. Zobaczymy, czy aktor potrafi. Tu prosto możesz. W lewo. Cały czas prosto. Ostatni zakręt w prawo. Uuu. Trochę ich tu jest. Tu jest ta fabryka, tam wcześniej byliśmy. Coś kliknąłem F. Coś włączyłem. Nie wiem co. No patrz. Widzisz? Coś się świeci w środku. Jak klikniesz F, to włączasz światło. Dalej? Tak, tak, do końca. Ostatnio w prawo. I tutaj jest stacja. O kurwa. O kurwa. Pytanie chcemy? Przejdź prosto dalej. Ominie. Dobra, jak planujemy to zrobić? Jeździ wokół, założę maczetę. Dobra, odjedź trochę. Dobra. Stój. Kurde. Ale to ma problemy czasem. Odjadę. Tu wysiądź. No. Ja też wysiądę zaraz. Nie było źle. Zobacz sobie, tylko czwajki mają. No właśnie, szukam tego. Niestety nie mają. Kurtki, kaburę w sumie wezmę. Jestem masz. Głodny. To masz tam chyba spożywczy obok. Wiem, wiem. Podjadę trochę bliżej. Tu jest ich więcej, no. Tutaj znowu nie zgasiłem.
Lubię tą broń. Definitywnie ją lubię. No jak można lubić broń, która zabija na strzał? No może nie na strzał, ale jest na pewno lepsza od tamtych. Wiadro. Wybieracz. Zawsze chciałem zobaczyć, czy się da wypić wybieracz. Da się. Już wiem, co aktorowi damy w butelce. 60 papierosów. Fuck yeah! Stacja to był pomysł. Chyba mi butelkę zabrać, tak? Możliwe. Czekolada, zjedz całość. Ojej, się napchałem aż na zaś. Nie, w sumie komiksów nie dość tyle brało. Z chwilą szukałeś tych komiksów. No tak, tylko cukierki były. O, plus do biegania. Są toalety. Toalety nas nie interesują na razie. Naprawa pojazdów, tom pierwszy. Kolejne kanistry. Będę musiał zbiornik paliwa sobie jakiś nowy znaleźć i wiele innych zamiennych. Amulet przedni 36%. Amulet tylny lewy 49%. No stary. Zawieszenie tylne prawe 47%. Akumulator 57%. Ja ci powiem szczerze, że to twoja bryka to tak trochę słabo wszędzie. Aby jeździła chwilowo. Znajdzie się lepszą, nie? To zależy. Dobra, ale teraz ty tankujesz. Ja ci zostawiłem ci kanistry wszystkie. To opony to możesz wyjebać. Dobra. Dobra, wszystkie kanistry są już. A idę na lód. W sensie, dobra, w bagażniku zostawiłeś. Tak. Tu jest przyczepka. Nie wiem, czy się da. Chyba się nie da. Szczerze nie wiem, tak nie da sobie dodać tych kanistrów. Że co? Szczerze nie wiem, ile kanistrów dodać w sumie do tego samochodu. Znaczy, do samochodu to nie wiem ile, ale wszystkie kanistry na pełni. Długie ostrza plus jeden. Kurtka strażnika parku. Dobra, wkładamy. Dobra, do bagażnika wsadzę trochę kanistrów z benzyną. Okej. Radiostacje premium tutaj są.
No to jest potrzebne. Szukam jakiegoś samochodu wartego wzięcia. Ale wszystkie mają... Znaczy nie mają kluczyków. No to słabiutko z tym. Ten czerwony samochód to twój? Nie, to nie jest twój. Czerwony mój samochód. Nie, nie, pomyłka. Kurwa, życie mi zaczyna lecieć. Dlaczego? To ty przyprowadziłeś za mnie jakiegoś, który wszedł. Nie, to ja. A, dobra. Już nie, już więcej kanistrów z benzyną nie wsadzę. Jest sporo zombiaków, powiem ci szczerze. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 po jednej stronie. 2, 4, 6, 8 po drugiej stronie. No od chuja. Dobra, puste kanistry wsadzam do bagażnika. Ile ich napełniłeś? Czekaj, doleję jeszcze ostatni, wsadzę do bagażnika i... Mi się pizza chciało. Już idziemy? Zaraz. Tu miałeś baterie, ołówek, zapałki. Ja zapałki to biorę oczywiście. W sumie. Czemu nie mogę jakby tu nalać do samochodu, jak ty siedzisz w środku? Możesz. Jakby nie mogę, bo nic się samochodu mi nie wykrywa. A mogę tylko z tobą handlować. Prawym na maskę i tam masz dolej paliwa. Masz? No, nie mam właśnie. A na pewno masz paliwo? Mhm. Spróbuj teraz. Ja niby mam kanister z benzyną, ale nie mogę go nalać. Jakby... Ja wezmę jeden. Ciągnij benzyną, że jest full. Benzyna jest 4 na 10. To może zbiornik jest 4 na 10. Naraz powiemy. Powiem ci. Fotel, zbiornik paliwa, 34 na 34. To chyba jeżeli tak, no to... Tu ci pokażę ile będzie. Full? Full. Do bazy, tak? Tak. Nie, tylko czy bagażnik zamknąłem. Dobra, jaka to jest różnica? Może nie wyleci. Może. Do bazy, tak? Tak. Tylko też jak możesz to kieruj, bo... Już cię kieruję. Tutaj w lewo. Tu? Mhm. I prosto. Następną możesz w prawo skręcić. Mhm. Innej drogi nie masz. Gdzie? Gdzie? Gdzie, panie? Dobra, to wracam. Brawo. Jak będziemy do fabryki iść, to trochę będzie mordu. No, nawet nie trochę.
Ale spokojnie, ty ze swoją maczetą pokonasz wszystko. No ale ja swojej maczety też nie mam niezniszczalnej. Dobra, dalej. Prosto, prosto. Tylko szczerze powiedziawszy, to już nie pamiętam, który to był nasz domek. Drugi A, sam. w prawo, dobra, teraz w prawo. Wiem już. I tu w prawo. Tu, tu. Przejechałeś. Chcesz tu wysiąść, ja już sobie wykręcę. To mnie nie przejedź. Okej, postaram się. Na ekskluzywną ławkę rozwalę. Ekskluzywną. Tak. Taką ekskluzywną. I wyleciała z niej deska. Taka to była ekskluzywna. Przypomnij, czym się różni młotek kulkowy od zwykłego. Że powiedziawszy, nie mam pojęcia. Jakieś deski tu wyleciały, czy nie? Z tego nie. Tylko gwoździe, które ci dałem. Piła, albo piła ogrodowa. Kurde. Zamknij te drzwi. Piła. Ryba piła. Dobra, tylko ja chyba zaraz kończyć już będę, nie? Ja pewnie też. Więc luzik. Dobra, tylko co jeszcze ogarniamy? Okej, skończę krzesło ogarniać. To gwoździe i kawałki drewna wyleciały. Liczyłem na coś więcej. Chciałem jeszcze jedną deskę zdobyć, bo mam jedną deskę. No dobra, nie potrzebuję jednak. Chciałem coś spróbować zrobić. Tak na sam koniec. Czemu ty mi zamknąłeś drzwi? No bo ty siedziałeś tu. Wytwórz. Nawierć deskę to nie. To też nie. Buduj. Beczka na wodę, mały stół, mały regał, półka, skrzynia z drewna. Gdzie mam ją postawić? Szczerze, możesz ją postawić tu, gdzie mamy ten wolny pokój. To weź pozbieraj ten cały złom w jedną kubkę. Ja poczekam, aż go pozbierasz. Nie mam zbytnio co go wziąć. Dobra, ale go potem go wyrzuć, nie? Tylko żeby w jednej kupce był. Nie wiem, gdzieś go tam rzucę, nie? Mhm. Nie wiem, nie będzie problemu jak tu gdzieś w rogu pokoju. No nie, nie będzie problemu. 40 staków, w sumie spoko. W robocie fajek się należy. Jeszcze dzisiaj zrenderuję może. Akurat 40 minut odcinka. Tam 58. No, z półtorej godziny będzie materiału. No. Dobra. To... Tu pewnie akurat skończy się trzeci odcinek. Ja w sumie tego Project Zomboid to sobie zostawię jak... Jak nie będę miał co wrzucać. jako taki zapas. Plan B. Plan B, tak. No, w sumie zawsze coś na kanale, a... No. Czyli nie wiadomo, czy święta, czy... Znaczy nie, no myślę, że i tak wrzucę, i tak przynajmniej pierwszy odcinek zobaczę, jak się będzie oglądał, a potem raje czego. Będzie wpadł, samochodu nie zgasiłeś. Warto wiedzieć.
By sobie tak chodził i chodził i chodził. Zgasł by. No w końcu fakt. Dobra. Dobra. Ciekawie będzie zobaczyć pierwszy odcinek z tej serii. O ile dobrze wyszedł, bo wiesz, zaraz się może okazać, że coś spieprzyłem z nagrywaniem. No i ten cały dźwięk poszedł. Dokładnie. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jedzeniu filmu. Grał do was Shiro oraz aktor. Trzymajcie się. Hej, hej. Aktor. Siema.